poczuć kapusta, poczuć kapusta, poczuć kapusta, pusta, pusta, pusta. Cześć, witajcie, zapraszam na mój kolejny vlog. Tym razem postaram się trochę krócej. Mówicie, że vlogi są spoko, super, ale macie zastrzeżenia, żeby nie były takie długie. No rzeczywiście, kręciłem je po 40 minut, więc będę się szybko streszczał, a nadal będę próbował umieszczać tyle informacji, ile jest. Czyli przejdźmy do nowości, które zakupiłem na początku września, sierpień. No i przejdźmy później do omówienia głównego tematu, jakim jest konferencja PlayStation, która się odbyła parę dni temu dokładnie na PlayStation Meeting, gdzie zapowiedzieli dwie konsole. Okej, to idziemy. Więc nowości mam, a na wierzchu mam zaproszenie na targi Good Game w Warszawie. To jest festiwal youtuberów. Będą też turnieje FIFA, Counter-Strike i tak dalej. Mam takie dwa zaproszenia, które mam po prostu zamiar rozdać. Więcej szczegółów na ten temat będzie na moim fanpage'u na Facebooku, po prostu komuś przekażę te wejściówki i tyle. Dalej kupiłem sobie, napaliłem się i kupiłem sobie grę Doom 64. Jest to w oryginalnym boksiku z kartridżem. Pewnie już widzieliście, ci co obserwują mój fanpage, to widzieli już, bo wrzuciłem zdjęcie. Dlaczego Doom 64? Bo to jest tak naprawdę zupełnie inny Doom. Inne detale, inne bronie, nowi przeciwnicy, nowe levele. Więc naprawdę jest to ciekawa gierka, w szczególności, że druga część to tak naprawdę to samo co pierwsza, tak? Nic nowego tam nie wprowadzili, ale tutaj rzeczywiście w Doomie 64 zupełnie nowe modele postaci, wrogów, broni i tak dalej. Dalej nadeszły premiery filmów jak Batman vs. Superman, zakupiłem sobie w Steelbooku. Niestety wersja nie 3D, tylko zwykła, ale wersja rozszerzona Ultimate Edition oraz Deadpool w Steelbooku ładnym. Fajny, bardzo fajny film, więc polecam. Dalej sobie nabyłem na Allegro, przeglądając gry na PlayStation 2, trafiłem na Soldier of Fortune za jakieś 3 dyszki chyba. Mniej więcej taka kasa. Jest to świetny shooter, który bardzo dobrze mi się go wspomina. Wprawdzie grałem go na... przeszedłem tą grę na PC-cie. Wtedy miałem 366 MHz. Podkręcałem go do 466 MHz. Celeronic. Więc nabyłem sobie tą grę na PlayStation 2. Był to naprawdę wielki przełom moim zdaniem w shooterach, bo naprawdę miałeś strzelbę, mogłeś odrąbać gościowi nogę, rękę, głowę. No naprawdę fajny, solidny shooterek. Będzie chwila, to kiedyś zrobimy sobie z tego let's play. Dalej nadeszła w końcu długo zapowiedziana kolekcja DC w Polsce. Pierwszy numer to Batman Hush. Będziemy mogli tutaj ładną sobie panoramę zebrać fajnych bohaterów z boku tutaj. Pierwszy numer Batman Hush to jest jeden z lepszych komiksów moim zdaniem o Batmanie. Jedna wielka sieka z mózgownicy przeciwnicy robią Batmanowi. Warto, godny komiks do polecenia. Druga część już wyszła chyba przedwczoraj czy wczoraj, więc już są pierwsze dwa numery na rynku. Niestety czytelnicy skarżą się na śmierdzący tusz. Tak jak ja bardzo lubię wąchać komiksy, lubię ten tusz druku, to ten naprawdę śmierdzi, nie powiem czym, ale zapowiedzieli, że już od czwartego numeru tusz
zapach tuszu się zmieni, więc też na to liczę. Jadąc dalej, najnowszy Staros, zeszytówka. Flash tom drugi. Z wielkiej kolekcji komiksów Marvela wyszła fantastyczna czwórka Sądny Dzień oraz jeden z większych, też wartych do uwagi komiksów, to jest w 98 numerze wielkiej kolekcji Marvela Śmierć Stacy Spider, czyli pierwszej ukochanej Spidermana, którą, już to nie jest żadna tajemnica, zabił Green Goblin, zrzucając ją z mostu brooklińskiego. Warty, dobry komiks do przeczytania, więc też polecam. Rewolucja w życiu Spidermana. Dalej w 99 tomie wyszedł Daredevil. A w zeszytówkach kupiłem Tonosa. To się zastanowiłem, bo jeszcze tutaj nie mam jednego komiksu, który jest w tym momencie w plecaku, ale zaraz wam go przedstawię. Już komiks jest, bo jest aktualnie czytany. Thunderbolts, druga zeszytówka wyszła. Czy to jest dobry komiks? Troszkę przeciętny. Jest tutaj Czerwony Hulk, jest tutaj Deadpool, jest tutaj Punisher. Ale czy warto czytać? Zbieram, ale nic tak naprawdę specjalnego w tych Thunderboltsach nie ma. Dalej jeszcze się pojawił Batman Ziemia 1. Czy dobry? Tego nie wiem, jeszcze nie czytałem, ale ładnie pachnie. No i najciekawszą rzeczą, jaką nabyłem w tym okresie od poprzedniego vloga, jest to ta mała konsolka, którą jeszcze oficjalnie nie otwierałem. Jest to Xbox One, oczywiście Elite, z 1 TB hybrydowym dysku oraz ze specjalnym padem Pro, ale o konsoli więcej w unboxingu, który zaraz po tym filmie będę tak naprawdę kręcił. Otworzymy, zobaczymy, porównamy z poprzednim modelem, czyli zwykłą łanką. Czy jest sens teraz to kupować? Powiem tak, 22 zaraz wychodzi Slimka z FIFA za 1300 zł. Więc normalnie dla zwykłego Kowalskiego się to nie opłaca. Chyba że ktoś jest po prostu kolekcjonerem konsol i jeżeli trafiła się w dobrej cenie taka konsola, jak najbardziej warto sobie ją zakupić. Ale tak szczerze mówiąc, lepiej już sobie poczekać i kupić wersję Steam za te 1400 zł z tą FIFA. Jest to pomieszczona konsola, wiadomo, z zupełnie nowym czytnikiem wsadzonym w konsolę, więc zdecydowanie lepiej niż kupić tego Xboxa Elite. Ale o tej konsoli i dlaczego ją kupiłem teraz i w ogóle czemu ją mam, w najnowszym unboxingu właśnie o tej konsoli przetestujemy, zagramy, zobaczymy. Ponoć o 20% szybciej się wszystko wczytuje, bo jest na dysku hybrydowym SSD tak samo. Dobra, przejdźmy do głównego tematu, czyli do meetingu PlayStation, gdzie zapowiedzieli w końcu wersję PlayStation 4 Slim. Dlaczego w końcu? Bo 2 tygodnie wcześniej już wyciekły te konsole, były sprzedawane na jakichś aukcjach internetowych na zachodzie i ludzie już po prostu pokazywali wcześniej unboxingi niż Sony to zapowiedział, co jest troszkę śmieszne. Konsola jest minimalnie mniejsza, minimalnie szczuplejsza i nie ma już tego podziału przez ten paseczek, który przechodził. Konsola zadebiutuje, tu mam ściągę, 15 września w cenie $299. To się przelicza na jakieś 1350 zł
z dyskiem 500 GB. Niestety największy mankament jest tego typu, że konsolę pozbyto wyjścia na co? Na optykę, proszę Państwa. Dobrze, że mam akurat telewizor, który umożliwi mi podłączenie optyka do telewizora i z telewizora wyciągnę dźwięk na 5.1, ale niestety niektórzy mogą takiego rozwiązania nie mieć, więc optyk będzie wykastrowany w wersji Slim PlayStation 4. Cena 1350 zł, może jeszcze taniej można ją wyrwać z dyskiem 500 GB. Nic specjalnego, reszta to jest to samo. Przejdźmy teraz do najważniejszej, najbardziej oczekiwanej zapowiedzi, czyli PlayStation 4 Neo. Taka była nazwa robocza, PlayStation 4K, PlayStation 4 Neo. I co, o co chodzi w tej konsoli? Przede wszystkim konsola ma lepsze podzespoły, ma lepszy procesor, ma wsparcie dla HDR, wsparcie dla 4K. Przede wszystkim jest tutaj mowa o 4K. 4K, 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 4K. I tak ją reklamują, tylko że nie ma odtwarzacza 4K na pokładzie. Ale 4K, ale to jest PlayStation 4K, streaming w 4K, gry natywne, natywnie też 4K będzie działało, na przykład The Last of Us chcą zrobić i żeby te magiczne 4K uzyskać, na przykład w Tomb Raiderze też ma to być możliwość zagrania w 4K, tylko wtedy detale idą na low, a rozdzielczość teoretycznie uzyskamy w 4K, więc mogą być takie dwa warianty, na przykład mogą być warianty w grach do wyboru, czy chcemy grę Full HD na przykład w pięknych detalach, jeżeli mówimy o PlayStation, czy chcemy uzyskać 4K, a na przykład detale będą po prostu słabsze, bo ich jakiś tam nie będzie. Na przykład odpalimy sobie GTA 5 w 4K, no to chodnik będzie czysty, gładki, bez żadnych detali, bez żadnych śmieci na podwórku czy tam przy chodniku. Na przykład. Czy to jest fajne rozwiązanie? Fajnie, tylko nie wiem czemu tak szybko chcą te 4K w tych grach uzyskać. Uważam, że lepiej robić gry. Ciągnąć tą generację w ogóle, dobra, to o tym za moment, ciągnąć tą generację po prostu Full HD, robić te 60 klatek na sekundę, dążyć do tego oraz piękne robić detale niż osiągać po prostu ten pułap magicznego 4K, bo w Stanach Zjednoczonych społeczeństwo, 8% społeczeństwa ma telewizory 4K, czy to dużo, czy to mało. Wydaje mi się, że bardziej ten sprzedaż PlayStation, sprzedaż Xboxów wpłynie bardziej na sprzedaż telewizorów, napędzi ten rynek, ale telewizory, nie oszukujmy się, żeby uzyskać prawdziwy, dobry HDR oraz 4K, to na dzień dzisiejszy w takich sieciach jak Saturn czy MediaMarkt to są koszta około 6000 zł, żeby uzyskać dobre HDR, bo 4K telewizor to już możemy kupić za 3000, ale ważne, to jest kluczowe. Dla mnie osobiście ważniejszy jest ten HDR niż te 4K. Co to jest HDR dla tych, co nie wiedzą? Po prostu bardziej piękniejsze nasycenie kolorów. Nie wiem, Forza teraz to będzie miała tą możliwość. Nie wiem, jak patrzymy na słońce, jak ten samochód jedzie, to naprawdę ta barwa jest bardziej realistyczna i ładniejsza, takim jednym zdaniem dla typowego Kowalskiego, więc to jest dla mnie ważniejszy ten HDR niż ten cały 4K. Więc tak, powinni się na tym bardziej skupić niż na tym osiągu 4K, w szczególności, że po prostu to jest konsola PlayStation 4K, a bez
wbudowanego odtwarzacza 4K, co jest po prostu dla mnie absurdalne. Robimy konsolę, gdzie hasła są wrzucane 4K, a nie ma po prostu odtwarzacza, nie obejrzymy sobie takiego Batman vs Superman, czy filmy już się pojawiły w 4K w sieciach takich jak MediaMarkt czy Saturn po 149 zł, ale to już tak pomijając, więc nie to, że ja mam jakieś parcie na 4K, nie, bo ja obecnie mam telewizor Full HD LG 37 cali 3D i jestem z niego bardzo zadowolony. Wiadomo, z czasem sobie wymienię taki telewizorek na 4K, ale po pierwsze to musi stanieć, a po drugie są jeszcze inne wydatki jak na razie niż kupowanie nowego telewizora, bo mi na tym tak zbytnio nie zależy, w szczególności, że to teraz troszkę będzie oszukiwane te 4K w tych grach. No dobra, może The Last of Us, gdzie premiera gry była w czasach PlayStation 3, to może taka gra pociągnie 4K, nie powinno chyba być w tym być żadnego problemu. I tyle. 4K, no. W szczególności, że Xbox, który miał parę... Xbox One Slim miał swoją premierę parę tygodni temu. Jest to ogólnie konsola 40% mniejsza od swojego poprzednika Xboxa. Jest fajna, białutka, malutka i po prostu ma odtwarzacz 4K, już w nią wsadzili, a konsolę można kupić za 1400 zł, więc chyba ten napęd już nie jest tak drogi w produkcji, żeby go w najnowszej PlayStation 4 Pro nie umieszczać napędu 4K, w szczególności, że hasła są pokroju 4K. Sony się tłumaczy, że bardziej chodzi tu o streaming, nie wiem, może na zachodzie streamują w 4K, ale w Polsce, nie wiem, uważam, że jak coś robić to dokładnie i żeby to było te 4K z możliwością wszędzie, a nie, że po prostu napędu głównej jednostki w konsoli nie obsługuje 4K. No dobra, już za często się powtarzam z tym napędem, ale no nie wierzyłem przez moment, nie wierzyłem, czekałem na potwierdzenie od Sony. Tak, rzeczywiście nie mamy napędu tego 4K, no ale wiecie, jest streaming, będzie upscaling, będzie fajnie, ale na pewno nie będzie, więc jak chcecie, to kupcie sobie łamkę, Slimkę za 1400 zł do filmów, no bo naszego Pro to tak w ogóle tutaj, nie wiem po co my wypuszczamy tą konsolę. Microsoft potwierdził teraz, że Xbox Scorpio, który wyjdzie za rok, gdzieś na gwiazdkę, będzie o 43% mocniejszy od PlayStation 4 Pro. Już żeby tak nie używać PlayStation 4 Pro, będę w skrócie mówił ProStation, bo ciekawsza i nawet fajniejsza nazwa i szybka w wymowie, więc PlayStation Scorpio będzie o 43% razy szybsze od ProStation. Nie wiem, jeżeli Sony zamierza wypuścić PlayStation 5 za 2 lata, to okej, okay, tylko pytanie, po co wypuszcza te ProStation? Po co? Nie wiem, na napędu tam nie wsadzą, napędu tego nie będzie. Kupię? Tak się zastanawiam jako kolekcjoner, bo dobra, bo jestem kolekcjonerem konsol, zbieram obecnie konsole Microsoftu, zbieram konsole Sony, więc po co mi te PlayStation 4, te ProStation będzie? Tak naprawdę postawię sobie, nie mając telewizora 4K jak na razie, załóżmy, że zakupię tą konsolę w dniu premiery, która odbędzie się 10 listopada w cenie 399 euro, przelicznik mniej więcej to jest 1800 zł, 1700 może za tą konsolę damy. Więc na ten moment nie mam telewizora 4K i na razie nie kupię, no bo przecież kupiłem Xboxa, kupię Xboxa S, będę chciał kupić VR, będę chciał kupić Xboxa One, no te wszystkie obecne konsole, które chcą, teraz wyjdą na czasie, będę chciał zakupić, już nie wspominając w ogóle o grach, nie stać mnie tak naprawdę na telewizor 4K, więc po co mi ta konsola będzie?
tak się zastanawiam się, jedynie chyba po to, żeby te gry, które będą już Full HD, żeby ładniej, więc po prostu konsola wyciśnie, będzie miała ładniejsze jakieś detale i tak dalej niż PlayStation 4 zwykłe. Ale czy coś się kalkuluje, żeby kupić nową po prostu konsolę i wydać kolejne, no nie oszukujmy się, 2000 zł, jeżeli obok stoi zwykła PlayStation 4 i tak samo tej piękniejszej grafiki, to tak zobaczę, że nie zobaczę, na testach zobaczę, że będzie pewnie 10 FPS-ów albo 5 FPS-ów więcej, jakiś tam gdzieś, nie wiem, jeden szczegół więcej w grze. Tak mi się wydaje, że to będzie tak, tego będzie taki finał, więc tak naprawdę nie, dla posiadaczy, którzy nie mają telewizorów 4K, kupowanie PlayStation jest bez sensu. Masz swoją zwykłą czwórkę, albo jak nie masz czwórki, kup sobie Slimkę za 1300 zamiast dawać 1800, albo komputronik wystawił w preorderze PlayStation za 1909 zł, ludzie, to jest 700 zł więcej. Dajcie sobie spokój, jeżeli nie macie telewizora 4K z PlayStation. A czy ja kupię? Na dzień dzisiejszy mam bardzo, bardzo, bardzo mieszane uczucia, co w ogóle do tej wielkiej rewolucji, co odpierdziela Microsoft razem z Sony. Więc to już w tym momencie czasy się zmieniają i nie ma już konsol generacji 5-letniej, czy tam 7, czy tam niektórzy mówią 8-letniej. Nie oszukujmy się, w dniu premiery PlayStation 3 była mocniejsza niż pecety. To była kwestia miesięcy, ale wtedy była naprawdę wielką mocą, z wielkim potencjałem i ta konsola kosztowała 2800 zł w dniu premiery, a kupując PlayStation 4 już podzespoły były słabe i konsola kosztowała 1650 zł mnie w dniu premiery, więc łatwa kalkulacja, wiadomo, że z niską ceną muszą iść słabe parametry samej konsoli, więc wiadomo, ja wtedy myślałem, że szybko zapowiedzą PlayStation 5 po jakichś 5 latach albo po 4, ale dobra, idzie to, że jest to nadal 8 generacja, kontynuowanie, ciągnięcie tej generacji, no ale z tym się wiąże kupowanie nowych maszynek jak PlayStation 4 czy Xbox Scorpio. Kompatybilność ma być oczywiście zachowana, gry mają działać na jednej, jak i na drugiej konsoli. Tylko nie wiem, po co to robić, wypuszczać jakieś konsole 4,5 generacji więcej. Dlaczego po prostu nie mogą zapowiedzieć nowej generacji PlayStation 5 na przykład za rok, podać cenę, człowiek by się przygotował, a robią takie jakieś zagrania dziwne. Strasznie to podzieliło konsolowców, bo po to się kupowało konsolę, żeby mieć ten komfort 5 lat spokoju, włączyć grę, nie zastanawiać się. Wiadomo, że te gry są słabsze niż słabiej minimalnie wyglądają niż na PC-cie takim standardowym, bo ja nie mówię o jakiejś rakiecie za 10 tysięcy, tylko jakimś zwykłym komputerze za 3,5 tysiąca, kupując samą jednostkę, więc wiadomo, że konsolowiec się spodziewa minimalnie gorszej grafiki, ale spokój, ten komfort psychiczny 5-letni powinien być zachowany. A tutaj jednak po 3 latach zapowiadają PlayStation mocniejszą konsolę, tak naprawdę o niewiele, ze wsparciem streamingu filmów 4K oraz starych gier, jakichś portów upscalingowanych, no dobra, nie upscalingowanych, ponoć ma być te natywne 4 gra, w takich grach jak The Last of Us, czy jakieś inne starsze tytuły dostaną aktualizację z tym 4K lub tam z tym HDR-em. A obecne gry, tak naprawdę, które będą wychodzić, będą śmigać, będą miały sam upscaling w 4K, rozdziel i tam ładniejsze detale, na przykład w Horizon, które Sony zapowiedziało jakiś czas temu. Więc
tak jest moje zdanie. Ja obecnie nie wiem, mam mieszane uczucia, czy kupić ten sprzęt. Zdrowy rozsądek mówi, nie ma sensu kupować tej konsoli. Lepiej poczekać, zobaczyć, co pokaże nam Microsoft z tym Scorpio. I tyle. A nóż widelec zapowiedzą za rok PlayStation 5. To te Pro. No dobra, jedynie mogę zrozumieć, że VR będzie lepiej działał na tym PlayStation, bo po prostu słabo działa z obecną generacją. Jak się widzi gameplay, no to jednak jest to naprawdę bieda w detalach. Więc te ogólnie VR, który wyjdzie 13 października 2016 roku, będzie typowo zajawkową zabawą. Będzie to na zasadzie, że założysz ten cały wirtualny hełm na głowę i pobawisz się w te gry demonstracyjne, które będą dorzucone do zestawu, i kupisz sobie jedną składankę Sony'ego, która zostanie wydana w takie właśnie mini gry. Coś tam jeszcze sobie kupisz, pograsz i odłożysz to w kąt, bo póki nie ma naprawdę dobrych, mocnych gier, nie zagramy w to w Duma. Nie liczcie na to, że zagramy w Duma na tym VR-ze, bo do tego sami twórcy powiedzieli, że to nie ta generacja, panowie. Halo, nie zagracie w Duma. Nie ma co liczyć, więc widzicie, jakie te gry są proste. Albo jakieś proste gry dla dzieci, jakieś takie futurystyczne, proste w detalach gry, a jak już, to jakieś tam narzucą tych filtrów, że będzie ciemno w tym pomieszczeniu, żebyś się niby bał, jak w Until Dawn, ten coś tam na tym no, roller coasterze. No to zobaczcie zwiastuny, jest to bida. Jest to bida w detalach, szczegóły na rękach. Same mówią za siebie, że to jednak jest nie ta generacja. Więc sam VR to może się przyjąć, ale tak naprawdę w grach byłbym sceptycznie do tego podchodzę. Czy mam zamiar to kupić? Tak, mam zamiar niestety to kupić, bo jestem zajawkowy, chcę to przetestować, chcę w to pograć, ale już takie mam zdanie, a nie inne. Więc tyle. Moim zdaniem jest to smutne, że to, co wyprawia Microsoft oraz... A czyli Microsoft to Microsoft. Microsoft tak naprawdę wypuścił teraz Slimkę, co jest fajną, jest to normalną sprawą. Jeszcze ją bardziej wzmocnił tym odtwarzaczem 4K. Nie ma problemu, możesz sobie iść włączyć jakiś film 4K, jak masz telewizor. Fajny. Pierwszy odtwarzacz taki w taniej półki, a dobry. Już nie mówiąc, że możesz sobie grać na tym urządzeniu. A PlayStation 4, ale ogólnie Sony zapowiada tą konsolę Pro, która nie jest wcale Pro. Jest mocniejsza, ale to nie wiem. Dupą prześcieradła nikt nie będzie wciągał, oglądając i grając na tej konsoli. Jasno jest, proste i logiczne tak naprawdę. Więc Scorpio, które też ma nie być nową generacją, ma być o 43% lepsze od PlayStation, no to naprawdę ciekawie się robi na tym rynku. Więc zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. Więc dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do komentowania, co sądzicie ogólnie o tym całej sytuacji, która teraz zaistniała na rynku konsol. Do zobaczenia. Hej, cześć, pa!